Cześć, z tej strony Rok, witam was serdecznie na moim gospodarstwie. Dzisiaj jedziemy kosić łąkę. Czekam tutaj na Dosię oraz na naszego nowego pracownika. Zaraz powinni być. W ogóle dajcie znać, co sądzicie o tej kamerze, bo jest w sumie mega, chyba trzecioosobowa. O! Siema! Co tam? Bym cię pomachał, ale nie potrafią. Uważaj, byś nie... Tutaj... A nie widziałaś naszego pracownika? Do pomocy? No, dzisiaj ma przyjechać. Okej, naszego, czyli ty go opłacasz, ale ja też mogę go brać do... Nie, źle powiedziałem. Jezu, Dosia, jaki ty masz strój, jakbyś do krów gdzieś tam zaraz miała iść. No tutaj powoli przygotowuję, że wiem. Jak chcesz, to mogę iść się przebrać, ale to idę za... Nie no, to tam wiesz, dobry masz strój, to ja dzisiaj się ubrałem w jakiejś bluzie tak słabo. No gdzie ten pracownik? Ja go nie widzę. Kapelusz? Jakiś, nie wiem. Cowboy jestem, no. Bluzy fajne w sumie, dżinsy też, buty takie o... No ale to powinien chyba się trochę przebrać jakoś tam. Ty, jedzie! Pa! Widzisz? Co on po polu jedzie? Po łące! Ej! O nie! Dzień dobry. Panie, co pan? Zwariował pan? Skrótem trzeba było. Ja cię, ale ty się ładnie ubrałeś dzisiaj. Nie no, pasujesz się. Na czerwono powinieneś być. Będziemy trawę kosili, latem jeszcze na zielono. Nie będzie ci widać. Chyba kamuflaż nałożył. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Dosia, chcesz się przejechać? No, pewnie. Dawaj. Dobra, okej. Mam nadzieję, że nie będziesz miał nic złego. Jej tam, ona tam, wiesz, lubi motory. Gdzie połączę? Paczek. Czekaj. Dosia, chodź tutaj. Chodź na chwilę. Oj, faktura będzie. Ej, czekaj. Czekaj, taki silny jestem, poczekaj. Dobra, jedziemy do roboty. Ej, teraz patrzeć mnie przykrzywiło. Właśnie widzę, Dosia, ty to tam nieźle latasz. Nie wygracie z trzeciej osoby czy z pierwszej? Jak wam lepiej? Pierwszej. Teraz jak siedzę... No teraz to jest trzecie, nie? No bo ja się zastanawiam w sumie właśnie między pierwszą a trzecią osobą, bo w sumie ta trzecia też jest spoko. Dobra, to co, jedziemy? Jedziemy. Chodź, ja ci tutaj dam ciągnik. Dobrze. Dosia, będziesz świadkiem, zapraszam. Bo jeszcze coś tutaj porysuję zaraz. Zobacz. Jadź się. Paliwa zalej tam trochę. Ledwo co działa. Ale jaka nów ten. Dobra, dawajcie, lecimy do roboty. Wiesz, Dosia, kupiłem jeszcze. Tylko tu tyłem wyjedziemy. Tamtędy będzie bliżej niż objeżdżać to dookoła wszystko. Ej, ale jednak... Kurczę, niech on... Co się stało, Dosia? Myślałam, że mi tu pali. A to w ogóle, Dosia, masz kosiarkę podobną jak moja, tylko trochę gorszy stan w sumie. Kupiłam gdzieś właśnie... Nie. Ej, ale fajnie, Ursus. Czekaj, ja tu nam otworzę. Ostatni zamyka. Nieprawda. No jak nieprawda? To... Jak się pchają? Jak jakieś mrówki. Co wy tam? Tylko z mostu nie spadnijcie, proszę was. Dosia, jak się pcha. Dobrze, że most szeroki. To się zmieścisz chociaż. Dobra, jedziemy. I ty nie wiesz, gdzie jechać. Gdzie po polu prawie chciałaś. Ja muszę jakoś ściszyć jednak te maszyny, bo mam wrażenie, że... Jezu, Dosia! Jak odbiła prawie... Czekaj, bo nasz... Tego... Kolega tu został. Poczekasz. Ja ci biegnę do ciebie. Co się... Witam. Bym pomachał, ale nie potrafię. Czekaj, da się wsiąść? Chyba nie. Nie. Jako pasażer bym wsiadł. A tam, dobra. Panie, ten most trzeba przerobić. Na razie dobry jest. Trzeba się podjechać. Dobra, Dosia, to jest łąka moja. W sumie. No. I co będziesz robić? No co, będziemy kosili. Dawajcie, zaczniemy wszyscy we trójkę razem. Chwila, bo to trzeba. Dawaj, dawaj. Ja tylko no wałkę tutaj nie jestem w stanie założyć w żaden sposób. Może ty, Dosia, potrafisz, co? Co zrobić? Wałek założyć. Ja tutaj próbowałem, ale nie idzie. Dawaj. Bo ten ostatnio zaczep mi tutaj coś ruszał. Ja pamiętam. Czekaj, o. Co? Jest wałek? Nie ma. Nie ma. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja mogę odłączyć. Czekaj, nie. Ja to zrobię. O. Nie ma. Co ty? Co to jest? Co ja wysyłam? Zaczep. A ty nie masz? Odczepiłem u Dosi. A ty nie masz z zaczepem. To ja? Twoja trochę inna. Też bez obudowy. A ty widzisz. I co, nie działa u ciebie, czy działa? Działa, ale zaczep tego, nie ma wałka. Dobra. Czekaj. Czekaj, nie, no, czekaj, Dosia, podczepiłem. Ej, ale patrz, u ciebie masz jest. Teraz wałek. Masz teraz wałek. Ja podczepiłem. A jak ty podczepiłeś? No. Tak jak normalnie. Czekaj, zróbmy tak. O. O, o. Czekaj, ten zaczep na środku musi być chyba. Co? Czekaj, jak on u Dosi jest? Do góry. Nie, on jest z boku. No ale u Dosi się pewnie inaczej podczepia to jakoś. No, moja inna jest. Mi się wydawało, że ja czegoś razu tak z góry. A ja wiem, czekaj, czekaj. Co? Proszę. A nie, tak nie. Jezu, trzech mechaników i żaden nie potrafi naprawić. A to może widać ciągnika po prostu. No. No dobra. Trudno. Twoja taka kosiarka chyba po prostu. No chyba tak. Bez wałka. No. Uwaga. I nie kosisz coś. A, stop, stop, stop. Bo ja wyłączyłem kosiareczkę przecież. Ty też nie kosisz. No zapomniałem włączyć. A ja też nie włączyłam. Odczepialiśmy. Ale nas rolnicy. Okej, okay, ja nam zaraz od razu walnę zdjęcie. Za momencik. Mam się przyjechać? No oczywiście. Ile wy jedziecie? Dobra, stop, stop, stop na moment. 8. Jezu, sam ciągnik aż podjechał. Trochę się stoczył. No, to, no bo to górki jest. Czekaj, to ja cofnę. Co ty? Myślałeś? Ej, ale nieźle tymi. No bo weźcie podjedźcie, o może będzie lepiej, no? No właśnie, będzie lepiej wyglądało. O ja cię. Możecie, dawajcie, siadajcie za kierownicę. No tak, a czy smoki za blisko podjechałeś? Nie no, na milimetry. A Dosia, podjedziesz do przodu? Mogę. Delikatnie. Czyli... Twój ciągnik, a to... bo to masz... Co? Co ty masz za model ciągnika? Ja? Ursusa jakiegoś. Ursusa, aha. Ja cię. Dobra, jedziemy. Ale mój brudny jest, muszę jechać. Ja w sumie nie wiem ile ja jadę. Ile daje fabryka? Ja jakieś 8 jadę. No, jakieś 8 tak też mi pokazuje. Ja mógłbym jechać 15. Ej, co ty tak? To jest 15, bo ty masz większy ciągnik, tylko musisz tego. Musimy jakoś raz przejechać dookoła i wtedy możesz się, wiesz, oj, ty, jakoś na pierwszą pozycję wysunąć. Czemu nie kosisz? Bo słupki będą. Nie, no to teraz. Co wy tam robicie? No, nie, dobra, to ja dojadę do końca i ty smoki weźmiesz tego, wyprzedzisz mnie, co? No, zamienimy się, jak ty szybciej jedziesz, to... Ja podpiąłem presję, że mnie smoki... Jezu, pod górkę to ja nie daję rady. Masakra. Ej, ja też wyciągnę tu. No, smoki ma najlepszy ciągnik. Ja myślałam, no bo czerwony może, ale... No właśnie. Nie, różowy. Dobra, poczekaj, dosiadamy mu tego. Niech pojedzie. Ale raz wokół, czy w drugą stronę jedziemy? Raz wokoło chyba, nie? Dobra. A potem już sobie, wiesz, jak tam chcemy, nie? Widzę, tu omijaki to robili. To chyba się robisz. No bo ja myślałam, że to drugą stronę. Dobra, czekaj, ja ten omijak poprawił. Ej, ale mi się wydaje... Nie, że ja mam chyba szerszą to kosiarę, Dosia, trochę, co? Od mojej? No. Że ja mam jakiś chyba model... Ale nie, no czekaj. To zaraz zobaczymy, co? Dojedziemy do końca pola. Dobra. Bo mi się wydaje, że ja jednak mam deko szerszą tą kosiareczkę. Być. No, nie mówię, że tak jest, nie? Jednak to trochę podobne, ale jest inny. Dobra. A cię te zakręty kiedy to... ty do mnie przyjedziesz mi pomóc? A co, Dosia, potrzebujesz tam? No tam praktykantów może, nie wiem, jakąś robotę u mnie, słuchaj, trzeba ich tam trochę przykrócić, wiesz, powiem ci. Co robią tam takiego? Pokazać. No, pokazać, już mnie. No Dosia, tam cię trochę tnie czasem, wiesz? Musisz sobie to czuć teraz zmienić. Aha. No, to czekaj. Zaraz sobie dojadę. A, jeszcze ty daleko za... No, ja daleko to. I faktycznie to chyba zależy, jak się ustawię to kosiaru. To raz bierze więcej, raz mniej. A ten to popędził. Widzę, omijaka Dosia wolnęła tu przy okazji. Ten to też pobocze. Ej, ty Rok, tutaj pod górkę to ja jadę 1 na godzinę. To może tego. To może ja nie będę jechał pod górkę, co? Nie, no dawaj, nie, zobacz. Najwyżej cię wypchniemy. Nie, czy my w ogóle dobrze kosimy teraz, tak się zastanawiam. Czemu źle? Ej, my powinniśmy jechać teraz w drugą stronę. No tak. Powinniśmy jechać teraz po skoszonym raczej już. No, bo sobie gnieciemy. No, dokładnie. To zaraz zmieńmy tą stronę. Jezu, ja pamiętam raz, jak kiedyś zaczynałem farminga, orałem w złą stronę i w ogóle. Ale z kosiarką to już jest wstyd. Najlepiej to trzeba po prostu mieć taką, która kosi dosłownie za nami, albo przed nami i tyle. No, taką przed nami i po boku. No, wtedy nie ma żadnego dylematu. No niby tak, w sensie nie po boku, tylko po bokach. No dobra, ale dobra, to zależy jaka kosiarka, nie? Nie, to możesz jechać chyba, Dosia tu się zawróci najwyżej. No. Dawaj, ty tam. To szybko śmigasz, dobra. 15 na godzinę. W ogóle tak, ja zastanawiałem się, czy to robić na trawę, czy na siano, nie? Ale chyba stwierdziłem, że jednak na siano. Bo w sumie na trawę... A może i na trawę zrobić jakieś belki, co? Pozwozić wtedy. Nie, zrobić kiszone z tego. Bo tak, ja u siebie silosu nie mam gdzie wstawić na pewno. Nie? To jeszcze pomyślę w sumie. Nie masz silosów gdzie wstawić? Ale ja mówię o kiszonce, nie? Ja się wyprzedzę. Na kiszonkę nie mam gdzie. O panie! Co pan zrobił? No i tyle z kosiarki było. Jezu, wykrzywił, zobacz, opada teraz. Oj. Dosia, co wy robiliście? Masakra. No nie wiem, Dosia, mówię ci. Nie wiem właśnie co z tym zrobić, nie? Wy pokosu nie zostawiacie. Jakie pokosu? Smoki, a tego krowy co tam bardziej potrzebują? Kiszone czy siano? No... Najlepiej jak zrobisz... znaczy siano, potrzebują siano, kiszone i słomę. Ja wiem, ale właśnie co tam daje więcej jakby wiesz, procent, nie? Mi się wydaje, że chyba siano i trapa jest to samo, a kiszona jest... kiszona więcej daje. No, dobrze mówiłam, jednak się znam. Ej, to może zrobimy to na kiszonkę, co wy na to? No może być. Ja to potem jakoś zgrabię w wałki, sprasuję i będzie. Chyba, że... No bo muszę koniecznie te belki okrągłe zrobić. No jeszcze owinąć trzeba. No to tam wiesz, to by się kupiło wiarę, nie? Jakoś tam... Może mi Rok pożyczysz owijarkę, co? No jeśli znajdę gdzieś tam, wiesz, jakąś fajną, to wtedy. Albo ja do ciebie przyjadę. O, pomogę ci tam trochę. Bo ja mam ciągnik z turem. Tylko ja tura jeszcze nie mam. Muszę tura kupić, także wiesz, tam rozglądam się. Nasz pan handlarz, mam nadzieję, że coś tam znajdzie dobrego. Co, jak panie? Jak kupisz, to ja znajdę. A to nie. A właśnie, jak tam z tymi krowami? Miałeś się dowiedzieć? Z krowami? No, ktoś tam też ma? 4. 4 są na sprzedaż. O ja cię, to jeszcze będziemy szukali. Ewentualnie od kilku osób najwyżej kupił. Czyli czarno-białe. Ja bym chyba te czarno-białe klasyczne kupił. Tam jakieś brązowe czy czarne są jeszcze chyba, ale to... Nowe to teraz jakieś te takie polskie, typowe. Łaciate. No, a my chcemy na mleko, to wiesz. No, tak. Nie jemy wieprzowinki. Dobra, Dosia, ja tutaj nawrócę. Znaczy wołowinki. Nie. Dobra, to plan z tą łąką jest jakiś mniej więcej, ale jeszcze się prześpię, zastanowię. I zobaczymy, jak to z tym w sumie pójdzie. No bo co, tą trawę mogę zbierać? Chyba mogę, tam da radę z grabiara. No tak. Dobra. Ej, spora nawet ta łąka. Spora, no. I Roka na paliwo, za paliwo mi dzisiaj dajesz, co nie? No co, on, bo przyjadę do ciebie, ewentualnie odpracuję. I ja cię nie dam rady jechać tutaj. Pod tą górę. A ja cię popcham, czekaj. Szybciej, bo was zagania. Nie no, jakoś tam. Chciałam cię mi popchać. Ej, ty masz chyba najsłabszy ciągnik. Ja? No, jakoś tak chyba ci najgorzej idzie pod tą górkę. Nie. Ej, ale ta łąka to jednak wielka. Ja nie wiem. No tam wiesz, na licznik nie patrzę. Tak. Ale zaraz mogę sprawdzić. 8 teraz jadę. Zaraz tutaj fotoradar na polu ciebie złapie. Ta, fotoradar. No. No sobie dzwoni po gliny, przyjadą na łąkę. Dobra. O, ja lepiej po gliny to dzwonić nie będę. Ja jadę z tamtej strony. Bo już tutaj mi się paska, nie chcę żadnego robić. Oj, bo ostatnie przygody z Mietkiem, co ja miałam. No co Mietek zrobił? Oj, słuchaj, no dobra, mogę tyle tak zdradzić, że policja go, słuchaj, zgarnęła. Tego jeszcze na moim kanale nie dodałam, bo nagrywałam z tego też vlogi, bo ja wiesz, nagrywam też. A, bo jeszcze tu jest sprawa w toku, to nie możesz nic tam ujawniać. No tak, no nie mogę, ale słuchaj, no zgarnęli Mietka na policji. Ja cię, ale przez krowu. Nie wiem, pojadę go tam odwiedzę, no. Ej, to może ja też pojadę z tobą, co? W odwiedziny. Zawieziemy mu coś do jedzenia? Znaczy ja już tam, już mam umówione, wiesz. A, okej, dobra. A, ja już tam, nie da się mnie zgłosić. Wcześniej. Dobra. Ja to tam podałam się, że jestem jego tam... Drugą. Jak się panie pracuje? Dawaj, jedź. Ciężko. Niemożliwe. Jak pani alergia na trawę jest to. O ja ci maseczkę powinien jakoś załatwić. Żeby alergia tylko na trawę. No pyli pewnie. Lipa. Dosia, uważaj. Ja mam taką koleżankę, co ona ma alergię na słońce. No ale to mówię totalnie poważnie, naprawdę. Jak jest za długo na słońcu, to ona ma czerwone plamy wtedy na ciele. To może ma po prostu skórę jakąś wrażliwą. No nie, no po prostu alergia na słońce, no. Oj, Dosia, jakieś bajki opowiadasz. Ty sobie jaja robisz, wpisz tego gogla i no zobaczysz, a to sobie myślisz, że ja jakieś bzdury. Może i coś takiego istnieje. Nie może, tylko na pewno. Dobra. Ty, a ty na wstecznym jeździsz? O, panie. To. Ten tutaj jeździ mi. A co za problem? Skąd ty takiego wziąłeś współpracownika? Ej, a w ogóle ja wam powiem coś, że mój pradziadek, będę miał prezent od niego niedługo. Jaki? W sensie od dziadka, a on od mojego pradziadka ma. A, wiecie co, jeszcze nie wiem właśnie, dzwonił ostatnio kierowca, że niedługo będzie, na dniach. To będzie? O, kierowca przywiezie sprzęt jakiś, ja jeszcze sam nie wiem co. Pradziadka. No sprzęt pradziadka przywiezie. Ale ja myślałam, że pradziadka ci przywiezie. Nie, pradziadek już na cmentarzu. Niestety. Dobra, ale to mijaki. Ale sprzętu to tak się cieszysz, co? No cieszę się. Ty, ale co to może być? Ty, ja tam widzą nagle, nie? Ale by było. No, nie, może albo swoją laskę ci przywiezie, tą, którą chodził o kulach. Ale to dzwonił kierowca. Jakiś sprzęt na przywieźć, nie kurier. Na przykład jakąś kosiarkę, tylko że tam konie zaprzęgało, tylko wiesz. Jasne, Dosia. Tak, no, takich sprzętów to nie było kiedy. Ja twoja się chwieje. Dobra, jedziemy do domu. Chwila jeszcze to jest. Dobra. Jedziemy się do domu. Wyścig Ursusu. Dawaj. On nas dogoni zaraz, a ty chyba źle pojechałaś. Jak? Dobrze. Dobrze? A nie tędy? O, to ja źle pojechałem. Nie. O nie. O, ja czekaj, drzewo wjechałam. To ja jadę dłuższą trasą. Mocy. Amatorzy. Ten to zaraz pewnie przegoni. Oj, ty. Jaki cię ponasz poślizg? Jaki poślizg? Ty mi kołem o kosiarkę zahaczyłaś. No, tak, jasne. Na pewno jeszcze skąd takie bańki znasz, co? Pojechałem dłuższą drogą, jeszcze was wyprzedzę. Żałuję, Rok, że teraz tego nie widzisz, co narobiłem. Ja widziałem jeden w drugiego. Ja to przywalił. Nie. Naraz smoki. No i co teraz? Co teraz? Ja, co oni robią? Pi, O, a ty mi zaraz sprzęt rozniesiesz tam. O nie, o nie, o nie. Ucieka mnie, o nie. Dobra, ja biorę pod zastaw jego motor. Nie, 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 ten motor to więcej warty. Go zostawił. Porysowany jest już. Ja nie jeździłem. Ta. Jak nie jeździłeś? A w bramie został. A później. Gdzie? O nie. Rok, ratuj mnie, on mnie chce zepchać z mostu. Rok, co tam się dzieje? Idę, idę. Mnie chce zepchać. O nie. Porysuje się, patrz. Patrz, jak mi opona. Nie mogę jechać, Rok, patrz. No patrz, właśnie widzę. Ty weź no go pchajcie. Czekaj. A jeszcze smok mnie nie pcha. Czekaj, czekaj, ja tutaj muszę... O, gdzie? Nie! No i... O matko, o matko, o matko. Dosia, poczekaj, ja pomogę ci. A co to za... Ja tu wjechać nie mogę. Pomóż, bo mi kosiarka zapisała. Do tyłu dawaj. Dosia, idź do przodu. Dosia, weź odejść, on musi z rozpędu. I dawaj z rozpędu. Cofnij, cofnij. Kosiarkę, o, to... Nie no, musisz cofnąć. Ja ci pomogę. Się nie da. O, dawaj teraz. Kosiarkę połamie. No co ty jedziesz do przodu, znaczy do tyłu tak? Dawaj, dawaj. Bardziej na środku jedź. Bardziej, o, widzisz i wjechałeś trochę. Co wy robicie? Jezu, Dosia. No te ciągniki to już się na złom nadają. Dosia jakaś. Masakra z wami. Jak dzieci. Ty, co tu jest taki uskok? Nawiesił się. Ty, bo... Ej, to trzeba ze żwiru podwieźć trochę. No, a tu się zawiesiłem przedtem już. No to... To dlatego ciebie tak długo nie było. No... Gdzieś musiałem popchać. Dobra, dobra, dawaj, zamykam Dosia. Za szybko. Dawaj, tu lecisz kosiary, nie wiem. Co to ma być? Dosia. Jezuniu. Co ona robi? A. Ja powinien dostać jakąś premię za szkodliwe warunki w pracy. Panie, patrz pan! Pomocy! Dosia, co ty zrobiłaś? Chodź tu, patrz, Rok, chodź tu. Widzę, co ty tam... Patrz, 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 patrz. Pomocy! Nie, smoki wysiadł już. O, jest. Nie, no. Wysiadłem. Jak tam pod dachem smoki? Źle. Czekaj, ja ci zrobię zdjęcie, poczekaj, czekaj, czekaj. Teraz nie zdejmij. Złóż to kosiary może jeszcze. Panie, co tu się stało? Już ją. O. Co wy tam robicie? Ja cię. Dosia, Dosia, gdzie? Utopiła. Dobra. Dobra, wypłam go. Dobra, zostaw. Jezu, jak ty wyjechałeś stąd? O my god. Ja nie wyjechałem. Dosia wypchała. Dobra, on idzie na remont. Żeby tylko. To na kasację. Zalany silnik. No panie, odpalić nie mogę, pan patrz. Tak, ja tego zgaszę. Ale panie, patrz pan. Odpalić nie mogę. Dosia, będziesz płaciła za remont. Nie. Będziesz płaciła. Nie mam pieniędzy. Dobra, dobra, oddawaj. Pod zastaw biorę. Co? Nie, mój Ursus. Dawaj, zamykam bramę. Nie. Dobra, to uciekaj i żebym cię tu ostatni raz widział. No cię w jacuzzi! Nie, 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 teraz to już. Rekwiruję, rekwiruję. Nie, nie. Dawaj, otwieraj garaż. Nie. Otwieram. Ten? Nie. Niech to szlak. Dobra, zamykamy. Rekwiracja. Ty nie domknął się chyba. Nie domknął się, zobacz. Nie domknął się. To pan taki garaż kupiłeś po prostu. Dobra, chodź. A otwórzcie, to zobaczycie, tu się domknął. Tu Dosi nie było, jakby co. No, ucieka. Zostaje. Dawaj ją, ja zamykam. Dobra. Czekaj, nie klikaj, nie klikaj, ja zamykam. Dobra, i już został, został. Dobra, chodź, idziemy. Zostawiamy ją tam. Jak coś, to nic nie widziałeś. Nie, to nie było nawet. No, idziemy.